Witajcie na podcaście More Than Points, z tej strony jak zawsze Sandra Zaniewska, a dzisiaj ze mną... Sebastian Kielichowski. Tak jest, Sebastian Kielichowski, nietypowy gość na podcast tenisowy. Pewnie od razu myślicie, kto to jest, nie znam tego pana. Tak więc ja wam od razu na samym początku wytłumaczę. Sebastian jest założycielem firmy iShield. Jest to firma, która produkuje okulary blokujące światło niebieskie. Dlaczego Sebastian? Dlatego, że sport tenis staje się coraz bardziej wymagający. Jak wiemy, zawodnicy stają się szybsi, silniejsi, coraz bardziej sprawniejsi, a co za tym idzie, jest też potrzeba coraz lepszej regeneracji. I właśnie dzisiaj będziemy sobie o tej regeneracji rozmawiać z Sebastianem. Także Sebastian, dziękuję ci bardzo, że jesteś dzisiaj ze mną. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Super. I powiedz troszeczkę, od samego początku, rytm dobowy, światło niebieskie, melatonina, kortyzol. Tylko rzucam kilka haseł, które ja już znam dzięki oglądaniu webinarów twoich. Mhm. I jak to się wszystko... Jak to się wszystko łączy. Jest. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że panuje taki paradygmat, że najważniejsza jest dieta i trening, jeżeli chodzi o performance sportowy, o regenerację i ogólnie zdrowy tryb życia. Tak? Żeby mieć osiągi sportowe, no to trzeba dużo trenować, z głową trenować, tak, dbać o dietę i wszystko to po prostu fajnie poukładać. Natomiast mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że bardzo ważne jest też światło. I to dopiero wchodzi do mainstreamu, powiedzmy, tak, od paru ładnych lat, ponieważ w 2017 roku przyznano Nagrodę Nobla badaczom z dziedziny medycyny za odkrycie rytmu dobowego, za potwierdzenie tego, że rytm dobowy bardzo, bardzo oddziałuje na to, jak się czujemy, ile mamy energii, jak się regenerujemy, no i też jaki mamy performance treningowy, tak? Mhm. I to jest takie coś, o czym no, mało kto jeszcze wie. No gdzieś tam za granicą to już jest jakby wchodzi bardziej do mainstreamu, natomiast u nas w Polsce to jeszcze jest bardzo słabo rozwinięte. No i właśnie naszą misją jako iShield jest to, żeby uświadamiać ludzi na temat wpływu światła właśnie na zdrowie i na te wszystkie elementy, o których powiedziałem. No i żeby zapewnić im skuteczną ochronę przed tym światłem niebieskim. Bo tak jak właśnie rzuciłaś hasło rytm dobowy, to może powiemy, czym jest ten rytm dobowy w taki mega prosty sposób, prawda? To było moje następne pytanie. Więc rytm dobowy mógłbym porównać do takiej piosenki. Nie? Każdy z nas ma swoją ulubioną piosenkę. No i w tej piosence jest określony harmonogram. Dla przykładu, nie wiem, wokal wchodzi dopiero od 30 sekundy. Nie? Jest tam jakaś gitara, jakiś bas i wszystko to jest uporządkowane i ze sobą współgra, tworząc po prostu piękną muzykę, którą lubimy. I okazuje się, że tak samo jest w przypadku ludzi, tylko my jesteśmy, że tak powiem, zaprogramowani do 24-godzinnego rytmu dobowego. Tak? Piosenka trwa 4 minuty, w przypadku ludzi ta piosenka nasza trwa 24 godziny i też wszystko, co się dzieje w naszym ciele, jest uruchamiane, odpalane w określonej sekwencji. Prawda? Na przykład o 12 powinniśmy mieć największą alertness, czyli takie wiesz, pobudzenie i skupienie, mhm, nie? Według rytmu dobowego. Wieczorem powinniśmy się wyciszać, uspokajać, już powinna się wydzielać melatonina, czyli kolejne hasło, hormon odpowiedzialny za sen, za regenerację. I melatonina to jest taki, porównałbym ją w taki prosty sposób do mycia naczyń po kolacji. Nie? No, wyobraź sobie, że no nie myjesz naczyń po kolacji przez jeden dzień. No to pół biedy, no bo wstajesz jutro, umyjesz i nie ma problemu. A no, jeżeli... Mama by się nie zgodziła. No niektórzy nie lubią nawet nie myć jeden raz naczyń. Natomiast wyobraź sobie, że nie myjesz tych naczyń po kolacji 5 lat na przykład. No to te naczynia zaczynają się wysypywać z kuchni, wchodzą na korytarz, no są wszędzie, gniją, śmierdzą, dużo naczyń. Prawda? I to samo okazuje się, że dzieje się w naszym organizmie, jeżeli melatonina się nie wydziela. Czyli jeżeli ten hormon odpowiedzialny za sen i za regenerację wydziela się w bardzo niskim stopniu albo w ogóle się nie wydziela, no to po prostu my się wewnętrznie nie regenerujemy. Nie wykorzystujemy tego naszego potencjału wewnętrznego, który dała nam ewolucja, matka natura czy cokolwiek, jak to nazwiemy. Nie wykorzystujemy tego po prostu, nie? Czy melatonina w jakiś sposób wpływa na ten głęboki sen? Tak, bardzo wpływa. Bardzo wpływa na głęboki sen, bo jest takie powiązanie, że im więcej melatoniny,
tym mamy więcej deep sleep, czyli tego głębokiego snu. A podczas głębokiego snu następuje regeneracja układu nerwowego, tak, następuje regeneracja głowy przede wszystkim. No i po prostu nasz organizm się odnawia. To, co powiedzmy, ten potencjał, który wykorzystaliśmy w ciągu dnia na trening, na naukę, na działanie, na cokolwiek, nocą powinniśmy zregenerować i odnowić, tak żeby cykl zatoczył koło, rano wstajemy, jesteśmy wypoczęci, pełni energii i możemy działać dalej. I dla przykładu, nawet są badania naukowe na ten temat, gdzie już jedna nieprzespana noc czy zakłócona noc powoduje znaczne pogorszenie wyników sportowych sportowców. I właśnie za granicą, już gdzieś tam w tych topowych drużynach czy u topowych sportowców jest to bardzo widoczne, bo dla przykładu bodajże już nawet w 2014 czy 2016 roku drużyna New Yankees w baseball dostała oficjalne zalecenie od trenera, które możemy znaleźć w internecie także, że jak lecą na mecz do innej strefy czasowej, to powinni zakładać okulary blokujące światło niebieskie, żeby po pierwsze zminimalizować jetlaga i po drugie, żeby właśnie ten performance rano był znacznie, znacznie wyższy. I oni to stosują, no i są najlepsi, prawda? Drugi przykład. Osoba, którą pewnie też większość kojarzy, Cristiano Ronaldo. Jakbyśmy sobie wpisali w Google'a Cristiano Ronaldo Blue Blocking Glasses, to nam wyskoczą takie właśnie zdjęcia Cristiano Ronaldo w pomarańczowych okularkach i to są właśnie okulary blokujące światło niebieskie. Mm-hmm. Bo u sportowców takich topowej klasy, no i ogólnie u ludzi, którzy chcą czuć się lepiej, mieć więcej energii i uzyskać tą taką drobną przewagę, tak? A niekiedy nawet ta drobna przewaga potrafi wygrać. Mhm. Czy tam jakiś turniej, czy mecz, czy jakieś tam, wiesz, rywalizacje. To są minimalne procenty, dokładnie, tak jak wiemy. Dokładnie. Mhm. Więc dlaczego nie skorzystać, jeżeli mamy taką opcję, skorzystać z czegoś nowego i uzyskać te parę procencików więcej, nie? Mhm. Czy to będzie 5 czy 10% odnośnie performance'u, to zawsze 5 czy 10% to robi niesamowitą robotę, myślę, prawda? Myślę, że na najwyższym poziomie to 5-10% to naprawdę bardzo wiele, ogromnie wiele może zmienić tak naprawdę. Ale powiedz teraz, jak melatonina ma się do niebieskiego światła? Okej. Okay. I w ogóle, co to jest to niebieskie światło? Żebyśmy wytłumaczyli wszystko od początku. Okej. Okay. Więc tak, chodzi o to, właśnie w tym odkryciu z Nagrody Nobla, chodzi o to, że my ludzie postrzegamy czas, bo patrzymy na telefon, na zegarek i wiemy, która jest godzina, tak? Natomiast okazuje się, że wszystkie komórki w naszym ciele postrzegają czas poprzez to, jakie światło trafi do twoich oczu. Mhm. I tu się robi ciekawie, bo jeżeli na przykład zawodniczka czy zawodnik ma następnego dnia turniej, a o 23 jeszcze na Facebooku z kimś rozmawia na telefonie, czy sprawdza maile, ogląda telewizor, czy cokolwiek, czyli wystawia się na sztuczne niebieskie światło, na sztuczne ekrany, to okazuje się, że informacja, jaką dają te sztuczne ekrany, sztuczne światło do naszej całej biologii, całego organizmu, każdej komórki, jest taka, że mamy 12 w południe. Czyli trzeba się obudzić. Trzeba się pobudzić. Absolutnie o 12 w południe melatonina się nie wydziela, bo melatonina to jest hormon ciemności. Ona ma się wydzielać w nocy, wieczorem, żeby po prostu nas fajnie ululać do snu i zregenerować. Tak więc o 12 w południe absolutnie nie chcemy mieć melatoniny. Więc jeżeli my siedzimy o 23, 22, 24, ogólnie wieczorem, w nocy, przed telefonem, telewizorem, komputerem, ale nawet to nie musi być ten sprzęt elektroniczny. Może być, wystarczy zwykła żarówka nad nami, nie? To nasz organizm myśli, że jest 12 w południe. Więc nie zacznie wytwarzać melatoniny, organizm nie zacznie wchodzić w tą fazę snu, uspokojenia, a przez to zaczyna szaleć kortyzol. Czyli kolejne hasełko, które powiedziałaś, tak? Kortyzol to jest hormon stresu. On jest wydzielany w sytuacjach stresowych i żeby nas pobudzić. Czyli na przykład jak wstajemy rano, to kortyzol jest najwyższy w ciągu dnia, tak? Bo on ma nas obudzić i kortyzol został stworzony, powiedzmy, żebyśmy po prostu byli w stanie uciec przed zagrożeniem. Tak, no bo jakby powiedzmy nasi przodkowie, jak wstają, jak wiesz, rano by się budzili i nie byłoby tego kortyzolu, no to mogliby zostać zjedzeni przez jakiegoś tygrysa czy jakieś dzikie zwierzę i byłby koniec, tak? Więc ten kortyzol jakby ewolucyjnie został tak stworzony, żeby rano nas obudzić i sprawić, żebyśmy już zaczęli wchodzić w cały rytm dnia, nie? Mhm. No i melatonina jest właśnie, tak jak wspomniałem, hormonem odpowiedzialnym za regenerację. I okazuje się, że światło niebieskie niszczy tą melatoninę. I niszczy ją doszczętnie, nie? I tworzy się chaos.
chaos na poziomie komórkowym to też stan zapalny. I to mógłbym podać przykład supermarketu, na przykład Biedronki, nie? No zawsze jest tak, że dostawy do Biedronki, czy tam ogólnie do jakiegoś supermarketu przychodzą zazwyczaj oczywiście rano, przed otwarciem sklepu albo po jego zamknięciu, tak, żeby potem, żeby przygotować sklep na nadejście klientów, żeby oni mogli swobodnie robić te zakupy i żeby nie było żadnych zgrzytów. Wyobraź sobie sytuację, że te dostawy są niezapowiedziane o każdej porze. O 12, o 13, o 14. Cały czas są dostawy, ludzie pracujący w sklepie wykładają towar na półki, ludzie robią zakupy, no to jest chaos, nie? I to samo dzieje się w naszym organizmie, jeżeli zaburzamy rytm dobowy. Czyli doprowadzamy do takiej sytuacji, że te procesy biologiczne w naszym ciele, które miały się dziać, czyli regeneracja, uspokojenie, one są totalnie zachwiane, zakłócone. Nie? Teraz jak to jest możliwe, że czy my w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się trochę do tego niebieskiego światła, że mimo wszystko śpimy, mimo wszystko dajemy radę egzystować tak naprawdę no, bez pomocy, bez bo to niebieskie światło już, no, możemy powiedzieć, że telefon ma tak naprawdę każdy, komputer ma każdy, cały czas patrzymy się w jakąś elektronikę, w telewizor nawet, już też od długiego czasu tak naprawdę i teraz mimo wszystko śmimy. Czy te okulary, czy blokowanie niebieskiego światła naprawdę zmienia to tak diametralnie dla nas, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że możemy się czuć lepiej? Tak. To jest game changer po prostu. Z tego powodu, że tak jak telefon na przestrzeni ostatnich 10-15 lat zdążył ewoluować no niewyobrażalnie, tak? Wcześniej mieliśmy takie cegły po prostu, Nokia 3310, tak? Na pewno pamiętasz. A teraz mamy tak naprawdę centrum dowodzenia zamknięte w iPhone'ie. I okazuje się, że jeżeli chodzi o telefon, no to ten rozwój jest bardzo dynamiczny, bardzo szybki. Ale o rozwój naszych genów, naszego DNA, tu zmiany nie zachodzą tak szybko. One zachodzą mega, mega wolno i my nie jesteśmy w stanie się tak szybko dostosować do tego. Czyli to, że światło niebieskie jest z nami obecne już paręnaście, czy tam nawet parędziesiąt lat, to nie znaczy, że my się do tego przystosowaliśmy. Nie przystosowaliśmy się do tego i to widać. To widać. Badania naukowe też to jasno potwierdzają, że światło niebieskie potrafi pogorszyć tak naprawdę każdy aspekt związany z regeneracją, ze zdrowiem, z poziomem energii. Potrafi nawet wpłynąć na dietę, bo światło niebieskie, jak badania były prowadzone na ten temat, potrafi zwiększyć nawet o paręnaście, nawet 20 jednostek cukru we krwi. Potrafi, światło niebieskie samo w sobie potrafi podnieść poziom insuliny. Więc dla sportowców to znowu jest ciekawa gałąź z tego powodu, że no dieta sportowców opiera się na węglowodanach, tak? Bo węgle dają szybką energię i od trawienia tych węglowodanów i korzystania z nich zależą nasze hormony. Czyli to właśnie jak będzie pracowała gospodarka cukrowa. I jeżeli światło niebieskie potrafi sztucznie podnieść poziom insuliny, poziom cukru we krwi, to po prostu te węglowodany, które jemy, nie trafią do mięśni bezpośrednio. Ten proces przetwarzania i korzystania z węglowodanów się znacznie opóźnia i pogarsza. Nie? A czy to się dzieje tylko wtedy, jeżeli patrzymy się w jakiś ekran, kiedy jemy, czy ogółem tak jakby ekspozycja na to światło niebieskie w ciągu dnia wpływa cały czas na ten cukier, na wydzielanie cukru. Cały czas wpływa. Mhm. Bo okazuje się, że mamy coś takiego, co się nazywa melanopsyna. I to są takie receptory światła niebieskiego. Je mamy w oczach, mamy je również na skórze. Nie? Czyli nawet nie musisz się bezpośrednio wpatrywać w ekran telefonu, komputera, żeby to światło niebieskie negatywnie na ciebie oddziaływało. Najsilniej światło niebieskie oddziałuje na oczy, nie? Dlatego je powinniśmy przede wszystkim chronić. Natomiast skóra też jest wrażliwa, nie w takim stopniu jak oczy, ale też jest wrażliwa. Natomiast odnośnie oczu jeszcze, nie? To nawet jeżeli wiesz, nie patrzysz się bezpośrednio na ekran telewizoru, powiedzmy, że on byłby gdzieś tutaj, a patrzymy się tak jak na siebie, nie? No to światło jednak wiesz, dociera mimowolnie. Mm-hmm. Nawet jak masz zamknięte powieki, to światło też się przedostaje. Nie? Więc no, wow. nie musimy się bezpośrednio patrzeć. Czyli wszędzie jest to światło niebieskie, ale tak jak wiemy, światło niebieskie jest też w słońcu, prawda? I teraz jak najbardziej. Jak to wygląda? Różnica pomiędzy światłem niebieskim z ekranów urządzeń elektronicznych
a ze słońca. Myślę, że fajnie będzie tą różnicę pokazać używając sprzętu do mierzenia. Tak. Może jest. Na koniec podcastu... Zrobimy to na koniec, tak. Tak. I wrzucimy na sam koniec filmiku. Także jeżeli oglądacie to na YouTubie, to będziecie mogli zobaczyć. Jeżeli na jakimś kanale audio, to zapraszamy na YouTuba. Tak, dokładnie. Chodzi o to, że światło, które emituje słońce, one daje pełne spektrum, pełny zakres, tak? Bo światło, jakie emituje słońce, tutaj parę takich będzie słów technicznych, natomiast to potrafi, dzięki temu słuchacze dostrzegą szerszy kontekst tego, nie? Chodzi o to, że światło, jakie emituje słońce, jest między 250 a 3000 nanometrów. Nanometrów to jest długość, czyli po prostu szeroka gama kolorów i światła trafia do nas przez słońce. Natomiast ekrany, sztuczne ekrany, emitują wąski zakres tego światła. I w głównej mierze to jest światło niebieskie. Więc to jest, proporcje są zachwiane, bo słońce przede wszystkim, lwia część słońca to jest podczerwień i światło czerwone. Nie? I można powiedzieć, że światło czerwone i podczerwień przeciwdziała światłu niebieskiemu. Mhm. Nie? I to jest okej. Okay. Więc jak się czyli wystawiamy niweluje na. Niweluje to światło. Niweluje niebieskie. Światło niebieskie dokładnie. Tak jakby chroni nas przed światłem niebieskim. Natomiast obecna technologia LED, która jest dostępna wszędzie. Jaki sprzęt byś nie powiedział, to tam są LEDy praktycznie teraz, tak? Czyli telefon, telewizor, światło, zabawki dla dzieci, komunikacja miejska, samochód, tak? Te wszystkie na desce rozdzielczej, wszędzie masz światło niebieskie z LEDów. I to światło niebieskie z LEDów praktycznie w ogóle nie ma podczerwieni. W ogóle jej nie ma. Więc jakby pozbawiamy się tego spektrum światła odpowiedzialnego za regenerację, za ochronę przed właśnie tym światłem niebieskim i jest ogromny, ogromny pik, ogromna dawka światła niebieskiego. Więc no, my nie jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do tego, żeby taką dawkę światła niebieskiego przyjmować. I jakbyśmy się tak zastanowili, to bardzo, bardzo wiele osób z tym światłem niebieskim żyje tak naprawdę od rana do wieczora. No bo bardzo często wstajemy rano, telefon, tak? SMS, wiesz, budzik, sprawdzić coś, potem jakiś telewizor, nie? Gdzieś tam to światło niebieskie, sztuczne, zawsze się przyjmuje. Praca. Praca. Nawet sportowcy dokładnie. Czekają na mecze, telefon, tak. Czy jakiś tam czytnik e-booków, czy komputer, iPad. Dokładnie, także... albo trening właśnie na hali, tak, w okresie takim zimowym, siłownia, tak. Wszędzie są sztuczne światła niebieskie. Mhm. Czyli, a teraz o, fajne pytanie. Przejdźmy do sportowców. Czy są jakieś badania na temat tego, jak to światło niebieskie ma się do sportowców, jak się udziela w sporcie? Wspomniałeś o New York Yankees i o tym, jak trener wysłał notatkę do zawodników, żeby używali tych okularów, ale czy są jakieś badania, które potwierdzają to, jaki ma to wpływ na performance? Są badania. Są badania stricte na sportowcach i są badania takie trochę szersze, które łączą właśnie melatoninę, światło niebieskie i sen. No, jak wiemy, sen jest kluczem, tak? Do regeneracji. Na temat tego chyba nie trzeba głośno mówić, że sen jest tak naprawdę no, bardzo istotnym aspektem całej regeneracji i przygotowań do zawodów. I okazuje się, że światło niebieskie strasznie, strasznie niszczy sen. Strasznie sprawia, że sen jest dużo gorszy jakościowo. Mhm. Bo to sam fakt, że śpimy, jakby sen i sen może być zdecydowanie różny. Tak? Tak. Jeden sen może być taki płytki. Są różne fazy. Różne fazy, tak. No i nas najbardziej interesuje faza deep sleep. Faza głębokiego snu, która bardzo, bardzo się zmniejsza, kiedy my na 4 godziny przed snem jesteśmy przed sztucznymi ekranami. I to odzwierciedleniem właśnie deep sleepu jest melatonina. Jak badania pokazują, to światło niebieskie na 4 godziny przed snem, tak zwany w literaturze naukowej funkcjonuje skrót ALAN. Artificial Light at Night, nie? Czyli chcemy blokować Alana, żeby nie mieć styczności z Alanem 4 godziny przed snem, bo Alan nawet o 80% ogranicza wydzielanie melatoniny. To 80%. Jest 80%. Wow. To robią LEDy, nie? Czyli 80% naszej regeneracji tak naprawdę wysikujemy w łazience rano. Bo tak to się odbywa. Ta melatonina, która miała się wydzielić, ona idzie po prostu do kibelka. Nie? Czyli 80% naszej melatoniny ucieka i pozbawiamy się naturalnego potencjału naszego organizmu. Pozbawiamy się w większości potencjału
regeneracji, jakie mamy przez sen. Dokładnie. I bardzo dużo osób, które właśnie zaczęły stosować okulary blokujące światło niebieskie, które chronią przed tym światłem niebieskim, mówi, że po prostu nagle przesypiają całą noc. Nie budzą się w nocy między drugą, trzecią a czwartą, bo też bardzo wiele osób tak ma, że między drugą, trzecią a czwartą się budzi na siku w nocy. To też jest fajna oznaka rozwalonego rytmu dobowego, nie? Nagle nie budzą się na to siku. Nagle, wiesz, rano wstają wypoczęci, zregenerowani. Więc wystarczy takie coś, taka niby drobna różnica, drobny gadżet, żeby po prostu znacznie wpłynąć na swoją regenerację. No i ja też się zaliczam do tych ludzi, ponieważ zaczęłam stosować okularki, ale będąc ostatnio we Francji, pożyczyłam je mojej zawodniczce Alize, także teraz cierpię. Ale żeby Państwu pokazać, to są takie okularki, które blokują 100% światła niebieskiego, pomarańczowe, i je zakładamy na 4 godziny przed snem. Dokładnie. I wtedy stosując je, czy już od pierwszej nocy, czy od samego początku, ta melatonina wydziela się w 100% u nas? Jak to wygląda? Bardzo dużo osób odczuwa różnicę już po pierwszej nocy. Mhm. Ale tak powiedzmy do 3-4 dni powinna nastąpić odczuwalna różnica. W jakimś aspekcie, tak? Bo jedna osoba ma problem z tym, że ciężko jej zasnąć, druga osoba budzi się w nocy, trzecia nie jest wyspana, czwartej rano ciężko się rano obudzić, nie? Więc jest cały wachlarz tych problemów i po 3-4 dniach już na pewno będzie różnica w którymś z tych aspektów, jak nie we wszystkich, nie? Ja tak naprawdę nigdy nie miałam problemów ze snem. Zawsze jak jestem zmęczona i się kładę, to śpię i śpię jak zabita, można powiedzieć. Ale muszę przyznać, że z tymi okularkami zaczęłam spać krócej. Tak półtorej, dwie godziny noc krócej. Szybciej się regenerujesz. I wstaję rano, dwie godziny wcześniej, i tak mówię, jak to? Jak to? Ja już wstałam i jestem wypoczęta. To było niesamowite dla mnie. Także no tak naprawdę zyskałam dwie godziny dnia. Dopóki, wiadomo, Alize mi tych okularków nie zabrała na testowanie. Wspominałeś wcześniej, jak rozmawialiśmy jeszcze nie na podcaście, o badaniach, które były robione na sprinterach. Tak. Powiedz trochę o nich. To jest mega ciekawe badanie. Badacze właśnie testowali sprinterów, którzy biegali na bieżni. Nie? Jakby bieżnia miała odzwierciedlać zarówno jakby wydolność, czyli to, ile kilometrów są w stanie zrobić, jak i sprinty. I okazało się, że właśnie po jednej nocy, która była zakłócona, zmniejszył się ogólny dystans, który byli w stanie pokonać ci ludzie, o 8,1%. A to tylko jedna noc. To jest tylko jedna noc, nie? Więc dla takich na przykład piłkarzy, czy no nawet tenisistów, tak, bo też trochę Jasne. Się tego dystansu robi na meczu. 8% mieć, a nie mieć, jakby wiesz, jeszcze potencjału do biegu, no to jest ogromna różnica, to jest tylko jedna noc. Tak, no i to są mikro zmiany we wszystkim, jeżeli chodzi o tenisistów. Wiadomo, to jest tyle różnych rzeczy, które składają się na siebie po to, żeby zagrać dobry mecz czy dobry trening, że nawet 0,5% czy 1% minusów w każdym z tych aspektów to naprawdę może mieć duże znaczenie, ponieważ tak jak Państwo wiedzą, mecze tenisowe bardzo często są wygrywane lub przegrywane nie całym meczem, tylko jednym, dwoma punktami lub gemami. Także to na pewno może mieć ogromny wpływ. Dokładnie. I jeszcze a propos sprinterów, to badania też pokazują, że timing tego sprintu, tak, czyli szybkość, w jakim ludzie, sportowcy byli w stanie ten sprint zrobić, się skrócił. Mhm. Czyli po nieprzespanej nocy albo takiej zakłóconej nocy po prostu nasza szybkość sprintu maleje. No a to jest niewątpliwie bardzo taki cenny wskaźnik w kontekście tenisa, tak, gdzie czasem właśnie te ułamki sekund są mega ważne, żeby dosięgnąć piłki i ją odbić. A teraz pytanie o drugi model okularów, który macie w ofercie, czyli dayshieldy. Kiedy dayshieldy? Okej, więc tak. Tak jak właśnie te pomarańczowe nightshieldy polecamy używać na 4 godziny przed snem, ponieważ melatonina potrzebuje około 4 godzin bez światła niebieskiego, żeby zacząć się wydzielać, nie? Mhm. Więc je zakładamy tylko na 4 godziny przed snem, co byś nie robiła, nie? A przepraszam, że ci przerwę, tak? Jeszcze o pomarańczowych. Czy jeżeli na przykład założę te okulary na 4 godziny przed snem, ale po 2 godzinach je ściągnę, załóżmy pójdę do łazienki, czy gdzieś tam na chwilę się popatrzę na to światło niebieskie, czy to ma jakiś wpływ, czy ta melatonina w tym momencie stopuje, po prostu tak hamuje ostro i przestaje się wydzielać i te 4 godziny się liczą od
początku, jak wkładam? Czy... Nie, nie liczą się od początku, ale ten proces się wydłuży. Mhm. Nie? Czyli lepiej starać się mieć jak najdłużej przez te 4 godziny okulary na sobie. No i też tutaj wchodzimy w kolejny aspekt, czyli oświetlenie. Tak? Jesteśmy w stanie obecnie dobrać, powiedzmy, zdrowe oświetlenie. Tak jak na przykład białe LEDy są najgorszą opcją, bo one mają niewątpliwy plus taki, że są energooszczędne. Ale jeżeli chodzi o zawodowy sport, to umówmy się, mamy to raczej gdzieś, jeżeli chodzi o cenę, jaką płacimy za prąd, prawda? Jasne. Jakby dzisiaj ludzie potrafią przehandlować pieniądze za cenę zdrowia, nie? I to jest problem, bo właśnie białe LEDy są bardzo energooszczędne, ale one mają najbardziej niekorzystne światło. One właśnie 80% melatoniny przez nie idzie, wiesz, do kibelka, nie? Dlatego tu wchodzimy w kolejny ciekawy aspekt, czyli takie zdrowe oświetlenie. Jeżeli mamy w domu możliwość zamontowania sobie żarówek albo oświetlenia o ciepłej barwie. Jeżeli mówimy o kolor barwy, to operuje się tutaj w kelwinach, nie? Białe LEDy mają 5500-6700 kelwinów. Warto zainwestować w takie żarówki, które mają 2700-2300 kelwinów, nie? To już zrobi... Zmieniamy żarówki. Tak, to już zrobi niesamowitą różnicę. I tak samo w przypadku żarówek. To pierwszą żarówkę wymyślił Thomas Edison w 1879 roku, nie? Czyli no dawno, dawno temu. I ona jeszcze była w miarę zdrowa. Z tego powodu, że ona emitowała mało niebieskiego i miała w sobie bardzo, bardzo dużo podczerwieni. No ale się okazało, że podczerwień emituje duże straty, bo się nagrzewa i dużo prądu ciągnie. Mhm. Więc zaczęli kombinować nad innym oświetleniem. Tak? No i dzisiaj mamy LEDy, które są energooszczędne, ale one nie mają w ogóle podczerwieni, za to mają ogromną ilość światła niebieskiego, nie? Bo jest tańsze. No więc żarówki żarowe też są super opcją. Jeżeli ktoś sobie takie zainstaluje, to na pewno odczuje dużą, dużą różnicę. Nie? I wtedy plus dołożyć do tego okulary i mamy, kurczę, super zestaw, taki, wiesz, na regenerację. Mhm. Ale wracając jeszcze do day shieldów, tak? Czyli te pomarańczowe na 4 godziny przed snem. Natomiast day shieldy są stworzone do tego, żeby je ubierać w ciągu dnia w zamkniętym pomieszczeniu. Czyli na przykład na siłowni, podczas treningu, jak pracujemy właśnie w zamkniętym pomieszczeniu. Wszystko w zamkniętym pomieszczeniu. Mhm. Z tego powodu, że światło niebieskie, które emitują sprzęty elektroniczne czy żarówki LED, jest 4-krotnie większe niż to, co daje nam słońce. Więc my chcemy ograniczyć to światło. Dlatego day shieldy blokują około 40% światła niebieskiego. Nie? I jakie pozytywy mają day shieldy? Ponieważ no, blokują to światło niebieskie, ale tak naprawdę tutaj w pomarańczowych rozumiem, wiem, że melatonina się wydziela. Ale czy musimy to światło niebieskie blokować również w ciągu dnia w takim razie? Tak, warto blokować w ciągu dnia również, bo światło niebieskie ma olbrzymi wpływ na kortyzol i na nasze hormony. Mhm. I kortyzol to jest właśnie hormon stresu, on się wydziela w stresujących sytuacjach albo żeby nas pobudzić. No i światło niebieskie nas pobudza, podbijając kortyzol do góry. Mhm. Czyli po prostu ten nasz rytm dobowy znowu kortyzolu jest zachwiany. Cały czas przez wysoki. Co jesteśmy cały czas tacy, wiesz, pobudzeni. Gdzieś tam pobudzeni, wewnętrznie spięci, czujemy się tacy po prostu przeciążeni, przestymulowani, nie? Za dużo tych stymulantów mamy, nie? I to też odgrywa ogromną rolę w regeneracji, tak? Bo noc to jest jakby świętość i klucz w kontekście regeneracji, ale fajnie jest też w ciągu dnia jakby zminimalizować tą eksploatację organizmu, eksploatację poprzez kortyzol, nie? Mhm. Więc jak ubieramy day shieldy w ciągu dnia, mamy niższy kortyzol i po prostu jesteśmy bardziej tacy świeżsi, nie? Nie jesteśmy tacy przestymulowani, przytłoczeni tym światłem niebieskim. I wchodzi tu jeszcze kontekst hormonów, bo jak pokazują badania, światło niebieskie oraz ogólnie światło ma duży wpływ na hormony. I ubierając takie okulary, faceci na przykład są w stanie mieć więcej testosteronu. Kobiety są w stanie też lepiej zadbać o swoją gospodarkę hormonalną. Tak. Czyli po prostu rytm całego ciała się reguluje. Dokładnie, dokładnie, tak. Mhm. A teraz mam jeszcze pytanie od Alize, ponieważ gdy ja jej powiedziałam o tych okularach, o tym, że blokują światło niebieskie, to pierwsze, co ona mi powiedziała, to a ja mam takie coś na telefonie, co mi blokuje światło niebieskie. Mhm. Jeżeli chodzi o aplikacje i filtry na telefon, na komputer, to one nie blokują skutecznie światła niebieskiego. One je zmniejszają, ale nie blokują je skutecznie. Też jak masz na telefonie, to możemy na koniec przetestować, tak, żeby pokazać. Mhm. Bo jeżeli chodzi o światło niebieskie, szczególnie to przed snem, to nawet niewielka ilość jest w stanie rozwalić naszą melatoninę. Badania mówią, że nawet coś takiego jak sama lampka nocna
jest w stanie o 70% naszą melatoninę zmniejszyć. O 70%. Lampka nocna. Czyli teraz na przykład, jeżeli przed snem czytam sobie książkę papierową, przy lampie oczywiście, bo potrzebuję, to też czytać ją w pomarańczowych okularach, tak? Tak, dokładnie. Czyli cały czas, każde światło. Wow, niesamowite. Czy jest jeszcze coś, na co to niebieskie światło wpływa, czego nie poruszyliśmy? Oj, dużo tego. W kontekście sportowców, co by to mogło być na przykład? Ponieważ wiadomo, no wiemy, że sen jest najprostszą, ale też chyba najważniejszą formą regeneracji, jaka istnieje, więc sam fakt tego, że to wpływa na sen, no ja jestem... I'm sold, jak to się mówi. Także naprawdę ekstra. I do tego reguluje całe nasze ciało. Wpływa na cukier. Tak. Tak, tutaj mamy szerokie spektrum. Właśnie sen, regeneracja, poziom energii. Tak. Zyskujesz 2 godziny czasu. Czy tam nawet niech 0,5 godziny czasu dziennie ludzie zyskują. To i zawsze jest 0,5 godziny, które możemy wykorzystać na coś, co nas rozwinie. Tak? Kolejna rzecz właśnie cukier, insulina, czyli znowu tutaj światło wpływa na dietę, tak? Więc ta gałąź korzyści się bardzo, bardzo rozrasta. Jest ogromna. Jest ogromna, jak pajęczyna. A teraz może wystarczy o świetle niebieskim, ale porozmawiajmy o naszym świetle naturalnym. Jak słyszałam zresztą na twoim profilu, na profilu iShield na Instagramie, widziałam taką wzmiankę o tym, że okulary przeciwsłoneczne nie są dobre. Tak, nie są dobre. I w ogóle skąd się wzięła fobia przeciwko UV i słońcu? To jest w ogóle hit, bo okazuje się, że w latach 50. XX wieku i nawet trochę wcześniej, jak dzieci, noworodki rodziły się z żółtaczką, bo często dochodzi do takiej żółtaczki poporodowej. I żeby zlikwidować bilirubinę, taką substancję odpowiedzialną za właśnie tą żółtaczkę, to wystawiało się dzieci na naturalne światło, na naturalne światło słoneczne. No i ta bilirubina schodziła potem z moczem i wszystko było ok. Natomiast wraz z rozwojem medycyny zaczęto te dzieci naświetlać sztucznymi lampami, sztucznym światłem wewnątrz w szpitalach, nie? I okazało się, że te lampy zawierały UV i światło niebieskie. I potem dochodziło do takiej sytuacji, że były skutki uboczne od tego naświetlenia. I powstał w 1959 bodajże raport, taki kompleksowy, który obwiniał za to właśnie UV. I naukowcy powiązali szkodliwość UV no, z lamp ze słońcem. Jakby założyli, że światło, że to jest to samo, nie? UV ze słońca i z lamp to jest to samo UV. Natomiast oni wtedy jeszcze nie mieli wiedzy na ten temat, że słońce oprócz UV daje światło czerwone, które ma nas ochronić, które ma przygotować naszą skórę na nadejście UV. I to jest mega istotne, bo okazuje się, że nasz rytm dobowy także jest w stanie uruchamiać różne mechanizmy ochrony, jak na przykład kolagen czy melanina, którą skóra zaczyna wydzielać. I dzięki temu jesteśmy w stanie zaabsorbować znacznie więcej UV i to nas ochroni przed oparzeniami, poparzeniami, przed po prostu tym, żebyśmy się spalili na słońcu. Czyli w momencie, gdy ubieramy okulary słoneczne, to nasz organizm uważa, że nie jesteśmy na tym świetle i dokładnie, nie musi nas chronić, tak? Tak, bo oko jest największym regulatorem rytmu dobowego, tak? Czyli to światło, jakie wpada nam do oka, idzie potem do jądra nadskrzyżowaniowego, czyli rejonu w mózgu takiego szefa, takiego wiesz, szefa firmy, który steruje wszystkim, co się dzieje w naszym organizmie. No i on zarządza, tak? Uruchom to, tak na przykład jak węglowodany jemy, no to jądro skrzyżowaniowe mówi, wiesz, dobra, wydziel insulinę do trzustki i trzustka wydziela insulinę. Tak samo właśnie ze światłem. Czyli jak jesteśmy na plaży na słońcu i mamy okulary przeciwsłoneczne, to nasz organizm nie wie, że jest słońce i powinien wydzielić melaninę i specjalny kolagen, żeby się przed tym słońcem ochronić. Czyli możemy, jakie są tak naprawdę zagrożenia wtedy? Poparzenia? Poparzenia, tak. Druga rzecz jest taka, że nasz organizm wtedy słabiej będzie wytwarzał witaminę D3, a ona się wytwarza tylko z UV. Co wydaje mi się, wiele osób ma w tych czasach problem z witaminą D3 i bardzo wszyscy duży. Muszą suplementować. Dokładnie. To znaczy wszyscy, ja tak słyszę po znajomych, ale ogromna ilość ludzi
uważa, jak to przecież jestem na słońcu cały czas. Tak, no ja prowadziłem właśnie też ludzi dietetycznie i tam kompleksowe były niedobory witaminy D3, nie? Czyli nawet jak jesteśmy teoretycznie na plaży, na słońcu, ale mamy okulary przeciwsłoneczne, no to tracimy znowu potencjał naszego organizmu do budowy witaminy D3, która jest odpowiedzialna no, za wiele, wiele czynników. W każdej komórce mamy witaminę D3, nie? Więc... Czyli brak okularów słonecznych, tylko eye shieldy. Znaczy eye shieldy przy korzystaniu z elektroniki, nie? Elektroniki, ale na słońcu polecałbym właśnie nie zakładać okularów przeciwsłonecznych. Też fajny test dla osób jest taki, że jeżeli wyjdziemy na słońce bez okularów przeciwsłonecznych i musimy mrużyć oczy i oczy nam łzawią, to jest bardzo dobry wskaźnik na to, że mamy problem ze światłem. Ponieważ światło UV wytwarza tlenek azotu w naszych oczach. I to jest bardzo ważna substancja. Już tutaj nie chcę wchodzić jakoś głęboko w naukę, żeby poruszać mechanizmy tlenku azotu. Natomiast on jest właśnie takim też regulatorem rytmu dobowego. I po prostu jak my mamy problem ze światłem, to tego tlenku azotu jest mega, mega mało. I w efekcie czego musimy, wiesz, tak mrużyć oczy i one nam łzawią, nie? Więc to jest fajny test, który każdy może sobie zrobić. Drugim fajnym testem jest zbadanie sobie mocznika albo kreatyniny. To jest bardzo proste badanie, bardzo tanie badanie. Badamy mocznik, kreatyninę, czy idziemy do labu, pobierają nam krew, badają, mamy wynik. I jak sobie policzymy stosunek mocznika do kreatyniny, nie? Czyli wyjdzie nam jakiś tam wynik mocznika, wyjdzie nam jakiś wynik kreatyniny i dzielimy wynik mocznika przez wynik kreatyniny i nam coś tam wyjdzie. To jest badanie, które mówi, czy jesteśmy odwodnieni wewnątrzkomórkowo. I to jest mega, mega też ważne, no bo szczególnie u sportowców, tak? Im bardziej jesteśmy nawodnieni wewnątrzkomórkowo, tym po prostu lepiej działamy, tak? Jest lepszy performance, a człowiek składa się w 60-70% z wody, więc to jest mega istotne. A okazuje się, że woda, którą pijemy, to nie jest jedyna woda, jaką nasz organizm gdzieś tam przetwarza, bo nasze komórki są w stanie same wody wytwarzać. I wytwarzają też ze światła, co jest mega ciekawe. A światło niebieskie zaburza wytwarzanie wody. A światło niebieskie zaburza wytwarzanie wody, czyli nas odwadnia wewnątrzkomórkowo. Nie? I prosty test właśnie, mocznik kreatynina, sprawdźcie sobie, zbadajcie. I jeżeli ten stosunek mocznika do kreatyniny będzie mniejszy niż 1:20, to jest okej. Natomiast jak będzie większy, będzie na przykład 1:30, 1:40, 1:50, to znaczy, że mamy olbrzymi problem. Olbrzymi problem ze światłem niebieskim. Jesteśmy jesteśmy blue light toxic, czyli jesteśmy po prostu, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, zatruci światłem niebieskim, światło tak, coś takiego. A czy może, czy ten stosunek mocznika do kreatyniny, wynik tego może mieć też jakiś inny wpływ, czy to musi być wtedy to światło niebieskie? Mogą być inne przyczyny, natomiast to jest bardzo silnie powiązane z naszym nawodnieniem wewnątrzkomórkowym. Nie? Ja ten test właśnie robiłem stricte pod to i da się zauważyć, że jeżeli osoby na przykład dbają o ten rytm dobowy, dbają o światło, to mają dużo niższy ten stosunek i po prostu są bardziej nawodnieni wewnątrzkomórkowo. Nie? Czyli ten test. Idę go jutro zrobić. Zobaczymy, co tam siedzi w moich komórkach. A jeszcze o świetle, tym razem innym. Świetle czerwonym, ponieważ kilka dni temu niestety doznałeś kontuzji kolana, grając w koszykówkę. Powiedziałeś mi o tym i wysłałeś mi od razu zdjęcie czy filmik, jak się naświetlam lampą. Się naświetlasz lampą czerwoną. Jak wygląda właśnie to światło czerwone i regeneracja? No więc tak, światło czerwone możemy znaleźć w literaturze pod nazwą LLLT, to jest Low Laser Level Therapy, coś takiego, albo Photobiomodulation i jest na ten moment prawie 5000 badań na temat wpływu podczerwieni na regenerację i na leczenie, czyli ogromna ilość tych badań, tak? To jest gałąź nauki, która się bardzo, bardzo rozwija i okazuje się, że podczerwień jest w stanie wniknąć między 10 a 30 cm w głąb naszej skóry. 10-30 cm w głąb naszej skóry. Więc jak ja mam kontuzję kolana i naświetlam się podczerwienią, to ta podczerwień jest w stanie wniknąć do centrum stanu zapalnego, które mam w kolanie. Przez te wszystkie tkanki, przez wszystko. Dokładnie, więc ona jest w stanie wniknąć do właśnie miejsca, gdzie jest stan zapalny w moim kolanie
i po prostu przyspieszyć regenerację. Bo światło poczerwone zmniejsza stan zapalny i przyspiesza regenerację. Jak bardzo przyspiesza tą regenerację? Oj, nie podam Ci teraz jakby danych procentowych, bo nie pamiętam z głowy. Natomiast... Natomiast jest to warte grzechu? Jest to warte grzechu z tego powodu, że na przykład terapię podczerwieniem stosuje wojsko. W Stanach Zjednoczonych specjalną komorę na podczerwień dla nich skonstruowali. Torbet to się nazywa bodajże. Mm-hmm. Taka powiedzmy sauna, ale na podczerwień. I to zostało skonstruowane właśnie stricte pod wojsko amerykańskie. Druga rzecz, też dużo sportowców zaczęło korzystać z terapii podczerwienią właśnie przy jakichś kontuzjach, urazach, regeneracji. To ma mega, mega zastosowanie. Mm-hmm. Taką popularnym panelem na podczerwień jest JOV, J-O-O-V-V. Mhm. Można sobie wygooglować. Natomiast to nie jest idealny panel na podczerwień, ponieważ on zawiera efekt migotania też, ale to jest już głębszy temat. Zostawmy to może na inny podcast. Natomiast zaczęto z tego bardzo mocno korzystać. Nie podam Ci tutaj konkretnie, ile procent, co przyspiesza, bo nie pamiętam tak z głowy, Ale też ważne jest to, żeby pamiętać, że to jest coś warte... Tak, zdecydowanie. Warte uwagi. Mhm. Super. Jeżeli chodzi o okulary. Aha. Jeszcze dwie rzeczy. Okay. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o okulary. Wiadomo, nie jesteście jedyną firmą na rynku, która je produkuje, ale czym różnicie się od innych firm? Przede wszystkim my jesteśmy faktycznymi producentami tych okularów, z tego względu, że my je robimy tutaj w Polsce. Natomiast możesz spotkać na Allegro czy na jakichś innych stronach internetowych okulary blokujące światło niebieskie. Natomiast to są importerzy okularów z Chin. Z tego powodu, że oni nie oferują okularów korekcyjnych blokujących światło niebieskie, a my oferujemy. Dlatego, że jako importer nie jesteś w stanie sprowadzić z Chin soczewek korekcyjnych, bo każdy z nas ma inną wadę wzroku, tak? Mhm. Okulary korekcyjne robi się na podstawie aktualnej recepty od optyka i ci wychodzi, jaką masz wartość sfer, cylindrów, osie i tak dalej, więc to jest niemożliwe sprowadzić to z Chin, bo tego jest za dużo, to jest za duży rozstrzał, nie? Dlatego takie osoby oferują tylko okulary zerówki, nie? Natomiast przez to nie mają wglądu do jakości tych okularów, które przychodzą z Chin. No właśnie, ponieważ wasze okulary pomarańczowe blokują 100% światła niebieskiego, a jak robiłam research, bo już się interesowałam tym niebieskim światłem już w zeszłym roku nawet, to bardzo, tak naprawdę w ogóle nie mogłam znaleźć informacji o tym, ile procent tego niebieskiego światła jest blokowanego. Dokładnie. I jak to wygląda u innych producentów czy importerów, czy są też okulary, które blokują 100% tego światła, czy są tylko pomarańczowe? Wiesz co, są też okulary, które blokują 100% światła niebieskiego, ale tu znowu też diabeł tkwi w szczegółach, bo też pewien zakres światła zielonego ma wpływ. Nie? Mhm. Światło niebieskie ma największy wpływ, ale światło zielone również i nasze okulary blokują lwią część światła zielonego również, nie? I to też robi niesamowitą robotę. Natomiast inne okulary już niekoniecznie, nie? Albo blokują 90 parę procent światła niebieskiego, a wystarczy te nawet parę procencików, tak? Zwykła nocna lampka potrafi o 70% zatrzymać wydzielanie melatoniny, nie? Więc my stawiamy na jakość i my każdą sztukę okularów, którą produkujemy, testujemy właśnie sprzętem do badania światła, czyli spektrometrem, tak żeby po prostu była jakość, tak? Nam zależy na jakości, my chcemy dać ludziom wartościową i skuteczną przede wszystkim ochronę przed światłem niebieskim. Mhm. Nie? I też właśnie jak ktoś sobie wejdzie na naszego Facebooka, iShield czy na Instagram, no to jest bardzo wiele takich opinii pochlebnych, zadowolonych ludzi, którzy opisują na przykład co poprawiło się u nich po stosowaniu okularów. Więc jeżeli ktoś jest ciekaw, to zapraszam na Facebooka iShield. Więc to jest jakby taka główna różnica między nami, a innymi gdzieś tam okularami blokującymi światło niebieskie. Super. A, no i jeszcze wspomnę, bo mamy badanie z niezależnego laboratorium, które potwierdza, ile blokują nasze okulary. Mhm. I jest dostępne do wglądu na stronie internetowej. Tu też mamy niezależne laboratorium. Zaraz tak, będziemy, tak, zaraz tak, będziemy tak. sprawdzać wszystkie możliwe źródła światła. Super, no to
jeżeli chodzi o okulary, o światło niebieskie... Jeszcze mam jedno wtrącenie, jasne. Bo zawsze pada pytanie, no dobra, ale przecież są takie okulary od optyka przezroczyste. Mhm. No nie, bo okulary takie dostępne w salonach optycznych przezroczyste nie mogą fizycznie blokować 100% światła niebieskiego. To jest fizycznie niemożliwe. Okulary muszą być o odcieniu takim pomarańczowym. A nawet te day shieldy są takie lekko... Tak, my porównywaliśmy właśnie okulary z salonów optycznych, takie klasyczne, z day shieldami. No to day shieldy blokują około 40% światła niebieskiego, gdzie te inne okulary dostępne na rynku około 5-10% maksymalnie. Czy to coś zmienia, 5-10%? Bardzo malutko, to jest tylko kosmetyka. Kosmetyka jedynie. Czyli niewiele. Czyli day shieldy jednak. Day shieldy i night shieldy. Tak, no myślę, że nie skłamię, jak powiem, że jeżeli chodzi o day shieldy, to nasze okulary są najlepsze na polskim rynku. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o night shieldy? To też. Tak jest, to lubię. Sebastian, chciałabym jeszcze chwileczkę porozmawiać o twojej historii, jak znalazłeś się w tym całym świetle, ponieważ... Państwo nie wiedzą, ale jak ja trafiłam na Sebastiana, to było po posłuchaniu podcastu właśnie z Sebastianem u Roberta Gryna, gdzie rozmawialiście, nawet nie pamiętam, że tam było tak wiele o świetle, chociaż było na pewno dużo, ale co ja pamiętam, to jest właśnie ta historia twoja, jak do tego doszedłeś, skąd zaczynałeś, ponieważ dla mnie było to bardzo inspirujące, tak jak ci już zresztą wcześniej powiedziałam, więc fajnie by było, jakbyś też mógł się tym podzielić dla naszych słuchaczy. No ja jestem z wykształcenia inżynierem, automatykiem, robotykiem. Studiowałem na Politechnice Śląskiej, zrobiłem tam magistra. No i od razu po uczelni zacząłem pracę w zawodzie, czyli programowałem roboty dla przemysłu samochodowego. Dla takich firm jak na przykład BMW, Mercedes czy Rolls-Royce nawet. Tak? Byłem na linii produkcyjnej Rolls-Royce'a, widziałem jak ten samochód się robi. No i wydawałoby się super praca, po moim kierunku studiów, no niby ekstra, ale jak zacząłem pracować właśnie w taki sposób, to zdałem sobie sprawę, że to nie jest to, co chcę robić w życiu, nie? Że nie czułem, że mam jakiś wpływ na świat. A ile miałeś wtedy lat? O kurde, z 24, 3. To dobre przemyślenia w tak młodym wieku. 25 może. No, dobre przemyślenia, bo ja gdzieś tam zawsze się kierowałem takim, wiesz, głosem wewnętrznym, nie? Dla mnie pieniądze nigdy nie miały takiego znaczenia, bardziej chciałem robić coś fajnego w życiu, jakoś, wiesz, przyczynić się do rozwoju czegoś. Mhm. No i perspektywa tego, że to, że zaprogramuję roboty i zrobią samochody, no i w efekcie czego wyjedzie więcej samochodów na ulicę, nie zadowalała mnie. Nie czułem, że to jest coś takiego... czym uzdrowię świat, nie? Mhm. A jestem takim ideowcem. Jestem ideowcem i po prostu lubię podążać za dobrymi ideami, które rezonują z tym, co mam w sercu. Mhm. Nie? I czułem, że ta idea w ogóle nie rezonuje z tym, co mam w sercu. Czyli no nie czułem, że mam po prostu wpływ na życie, że mogę uczynić czyjeś życie lepszym, nie? Bo przyczyniałem się tylko do konsumpcjonizmu i tyle. Dlatego stwierdziłem, że rzucam to w cholerę, więc 4 lata technikum elektronicznego, potem 5 lat studiów magisterskich, no wow. Poszło w odstawkę, czyli też przemodelowałem całe swoje życie o 180 stopni i otworzyłem sobie firmę dietetyczną, bo zawsze gdzieś tam zdrowy styl życia, bo grałem w lidze w kosza też przez pewien czas, więc zdrowy tryb życia zawsze mi gdzieś tam towarzyszył. No i stwierdziłem, że dobra, otwieram sobie firmę dietetyczną. Jak zrobiłem, jak chciałem, tak zrobiłem, nie? Więc otwarłem tą firmę, rzuciłem pracę. Jeszcze przed tym, jak rzuciłem pracę, to stwierdziłem, że skoczę ze spadochronu z 40 km i to będzie takie po prostu zamknięcie pewnego rodzaju w życiu, że jakby stary Sebastian umiera po tym skoku ze spadochronem, rodzę się na nowo i zaczynam nowe życie, nie? Wow, a było ci ciężko to zakończyć? To znaczy na pewno było ciężko, ale jak z tego wyszedłeś? Jak długo w ogóle ci zajęło dorośnięcie też do tej decyzji, do tego skoku ze spadochronem, żeby to zamknąć jeden rozdział i zacząć kolejny? Wiesz, no bałem się, nie wiedziałem, co będzie później, nie? Ale bardzo pomocny okazał się taki tekst, co taki mój przyjaciel Piotrek też mi mówił. Takie pytanie fajnie sobie zadać, co najgorszego może się stać? No i wiesz, zadałem sobie to pytanie,
stwierdziłem, że no kurde, rzucę tą robotę i co się najgorszego może stać? No założę tą firmę dietetyczną, nie pójdzie mi, no to zawsze będę mógł wrócić jeszcze do tej pracy, tak? Mhm. Nie, jak rzucę pracę robotyka, to dalej będę miał gdzie mieszkać, dalej będę miał dwie ręce, dwie nogi, wiesz, będę sprawny, młody i będę w stanie sobie poradzić. No a perspektywa tego, że nie zrobiłem czegoś, co po prostu się działo wewnątrz mnie, nie wchodziła w grę, bo czułem, że to jest po prostu, wiesz, że to mnie zabije, nie? I będę potem żył z przeświadczeniem, że nie zaryzykowałem, nie poszedłem za głosem swojego serca, tylko po prostu okazałem się tchórzem, bałem się i wybrałem sobie ciepłą posadkę. Mhm. No więc to nie wchodziło w grę. Stwierdziłem, że muszę po prostu skoczyć ze spadochronu i zginąć, żeby zacząć nowe życie. Mhm. I to była cudowna decyzja, po prostu, wiesz, nowe życie. I polecam wyjść z tej strefy komfortu, czy wylecieć z niej nawet, no bo... Czy wyskoczyć z niej. Czy wyskoczyć z niej, tak. No bo wiesz, jedne drzwi się zamkną, otworzą się inne i też mogą być fajne. Myślę, że to jest super podążanie właśnie za tym, co kochasz, za głosem serca. Zresztą tak samo jak ja zaczynałam ten podcast, to dla mnie też było... Nie no, jak ja zacznę podcast? Przecież ja nie wiem nawet, jak się podcast robi, ale myślę, kurczę, no są fajne tematy do poruszenia. Jedyne, co potrzebuję, to dwa mikrofony, telefon. Ogródek. Ogródek, dokładnie. I możemy zaczynać. I właśnie też dzięki temu tutaj siedzimy i rozmawiamy. Ale powiedz mi, co było po tej diecie jeszcze? Jak to doszło aż do tego momentu? Okej. To, co było po diecie, miało wpływ to, co się działo podczas pracy jako robotyk. Bo jak zaczynałem pracę jako robotyk, to już miałem, powiedzmy, dietę dopiętą taką, wiesz... Miałem suplementację też dobrze ustawioną, no bo bardzo się tym interesowałem. Gdzieś tam sam się wyprowadziłem z problemów zdrowotnych i znalazłem sposób na siebie, że tak powiem, nie? Znalazłem swoją drogę taką dietetyczną, suplementacyjną. Coś, co na mnie działało. Ale jak zacząłem pracę jako robotyk, no to ta praca niestety wiązała się z delegacjami. Czyli pracujesz po 12 godzin na hali pełnej sztucznego światła, często na nocne zmiany. I to mnie bardzo uderzyło, bo pracując na tych halach zauważyłem, że coś moje zdrowie się pogarsza. Mhm. Jakieś, kurcze ciemne plamy na łokciach wyskakują, zimno mi było, raz zimno, raz ciepło, jakaś w ogóle temperatura rozregulowana, libido mi spadło, jakoś zacząłem nagle brzuszek, zaczął mi rosnąć, nie, zawsze szczupły byłem. Coś dziwne rzeczy się działy i stwierdziłem, że kurde, może to nie tylko dieta, może to nie tylko trening, nie? No i zacząłem czytać, jako że znam angielski, no to wiesz, zagraniczne źródła, jakieś konferencje, badania. I tak trafiłem na temat światła. Tak trafiłem na temat światła i po prostu wskoczyłem do tej dziury. No i tak zostałem. I potem, jak już uruchomiłem swoją działalność dietetyczną, no to sprowadziłem pierwsze okulary właśnie ze Stanów Zjednoczonych, nie? Bo my nie jesteśmy pierwszą firmą na świecie produkującą okulary blokujące światło niebieskie. Była taka w Stanach Zjednoczonych, sprowadziłem te okulary i mówię, kurde, jaka to jest różnica po prostu. I stwierdziłem, że fajnie byłoby coś takiego w Polsce wprowadzić, w Europie, no bo raz, że te ze Stanów są bardzo, bardzo drogie, bardzo drogie. Dwa, no przesyłka też długo idzie, jakieś cło jeszcze i tak dalej, więc to było niewygodne, nie? Czyli ci moi podopieczni za bardzo nie kupowali tych okularów, bo duże koszty. No i wiesz, rozkminiałem, jak zrobić takie okulary. No i sam doszedłem do tego, jak zrobić takie okulary, proces produkcyjny. No i dzięki temu jesteśmy w stanie robić w Polsce. Ile ci zajęło dojście do tego? Oj, sporo, sporo. No bo jak pracowałem, to już rozkminiałem te okulary. Mhm. Jak pracowałem, to już rozkminiałem te okulary. Więc powiedzmy, że no z rok tak lekko zajęło mi gdzieś tam, nie? Same myślenie. Samo myślenie. No a jeszcze wcześniej myślałem o tym, żeby je zamówić, więc powiedzmy, że łącznie z półtorej roku gdzieś tam to tkwiło w mojej głowie, nie? A firma iShield istnieje od 2 lat, tak? Firma iShield nie, od roku. Od roku. Od roku. Firma wow. iShield istnieje od roku, od maja 2019. Też zanim w ogóle odpaliliśmy firmę, no to wiesz, dużo testów było, pozwoleń, bo to nie jest tak, że stwierdzasz sobie, a wprowadzam okulary i na drugi dzień wprowadzasz. Mhm. Jest tyle papierów po prostu, żeby wprowadzić taki produkt na polski rynek. Bardzo, bardzo biurokracja uprzykrzała nam życie i dalej uprzykrza niestety.
Więc było dużo takich tematów ciężkich, takich no po prostu właśnie urzędowych, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Chcieliśmy wszystko na początku, wiesz, tak zapiąć na ostatni guzik, żeby nie na wariata wystartować. Jasne. Zbudować mocny fundament i dopiero odpalić okulary. Kurczę, super, naprawdę świetna historia. Świetny sprzęt, to jest najważniejsze. Świetny sprzęt i człowiek, który robi to z pasją. Także Sebastian, dziękuję Ci bardzo za podzielenie się wiedzą. A teraz przejdźmy do testów. Dobra. Dobra. To odpalam sprzęt. Aha, jeszcze od razu teraz wspomnę Państwu, że jeżeli chcielibyście zamówić okularki, czy DayShieldy, czy NightShieldy, to na stronie iShield.pl możecie to zrobić, a na hasło More Than Points, które wpiszecie, gdzie dokładnie, na samym końcu zamówienia? Tak, jak składacie zamówienie, to w koszyku jest miejsce na wpisanie kuponu rabatowego. Czyli kupon More Than Points, który też wrzucę na filmik, także będziecie wiedzieć dokładnie, jak to napisać. Dostaniecie 5% zniżki na swoje zamówienie, także zachęcamy. Tak, to jeszcze zaznaczę, że kod działa na okulary, które nie są w promocji, na wszystkie modele, które nie są w promocji, okay. Tak? Bo jak dajemy promocję, to one są już na przykład o 10% przecenione, mm-hmm, albo jasne, są na przedsprzedaży. Super. Dobra, kończymy wideo, ale co zrobimy? Wejdziemy do środka, przetestujemy wszystko i na samym końcu wideo będziecie widzieć pomiary światła samego, z filtrami i z okularami. Także żegnamy się z Państwem, dziękujemy bardzo i zostańcie jeszcze chwilę z nami. Światło. Mierzymy naturalne światło. Piękne spektrum. Idziemy dalej. Albo kuśtykamy raczej. Kuśtykamy. I teraz mierzymy, co następne? Telefon. Telefon. O, i to jest właśnie to, o czym mówiłem. Jest ogromny pik niebieskiego. Jest też zielone, prawda? Mm-hmm. I nie ma praktycznie w ogóle podczerwieni, bo tak jak wspomniałem, słońce daje nam światło aż do 3000 nanometrów, nie? Mm-hmm. A tu mamy 780. No to zobacz, jaka jest jeszcze przestrzeń tak do zagospodarowania, której nie ma. A teraz przetestujmy okularki. Mhm. A teraz z okularkami. O, przepraszam. To jakoś... wstanę i tak pójdę o... Jest ucięte i całe niebieskie. Światła niebieskiego. Większość zielonego też nie ma. Mhm. Efekt jest taki, jakbyśmy siedzieli przy ogniu, do którego się zdążył ewolucyjnie przyzwyczaić już nasz organizm przez miliony lat, nie? Super. A teraz może z filtrem. Jeżeli masz filtr na telefonie, zobaczymy, jak to wygląda. Filtr. Tak, czyli jest światło niebieskie, no, jest też światło zielone. No, tego światła więc, niebieskiego. No, jakbyśmy przy takim nawet filtrze sobie siedzieli wieczorem, no to nasza melatonina niestety też jest blokowana i idzie do kibelka. Tak. Komputer numer 2. Jeszcze więcej niebieskiego światła. No, jest też duży pik niebieskiego. Niesamowite. Tu mamy trochę czerwieni, ale ono potem się będzie kończyć. Mm-hmm. I jeszcze raz z pomarańczowymi, żebyśmy widzieli, jak pięknie wszystko niwelują. 100%. Tak, czyli jest pełna blokada światła niebieskiego. Tak. I ostatnia rzecz, czyli czytnik e-booków. Myślałam, że tu nie ma nic. No jest też. Natomiast ten sprzęt nam pokazuje do 780, nie? Ciekawe, co jest dalej. Ciekawe, co jest dalej. Bo tu nie wygląda to tak źle. Nie? Natomiast ciekawe właśnie, co jest dalej. Bo w głównej mierze to właśnie światło podczerwone dalej chroni nas przed tym niebieskim. Więc no, na 4 godziny przed snem też to nie jest zbyt dobre. Bo to jest informacja dla naszego organizmu, mamy dzień. Dzień, dokładnie. Czyli wszystko mamy.